Dionis Sturis, autor książki Grecja, gorzkie pomarańcze, gość Civili.pl. Kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z pojęciem greckiego kryzysu? Ja byłem wtedy na stypendium w Grecji, w Ioanninie, w Epirze na północy Grecji, niedaleko granicy albańskiej. Pojechałem na to stypendium, zwolniwszy się z pracy w radiu. I pewnego dnia, to był rok 2009, dostaję telefon z radia z prośbą o komentarz, żebym opowiedział, co tam się dzieje, bo w Atenach jest jakaś demonstracja, bo jest kryzys. A ja zupełnie nie wiedziałem, o jaki kryzys chodzi. W Ioanninie nic się takiego nie działo, życie płynęło swoim powolnym tempem, w takim bardzo specyficznym mikroklimacie. Kilka tygodni później były w Grecji wybory i wygrała je partia, która obiecywała, że ten kryzys, który nadchodzi, wcale nie jest taki poważny i że on szybko minie i że mamy pieniądze i sobie z nim poradzimy. W kilka tygodni po tych wyborach nowy premier Jorgos Papandreou wyszedł na mównicę w parlamencie i powiedział, że pieniądze były, ale się skończyły i że czekają nas teraz bardzo chude lata, że trzeba zaciskać pasa. I wszyscy Grecy byli w potężnym szoku. Nie wiedzieli jeszcze, co ich czeka, nie wiedzieli, jak poważne to będą perypetie. Czyli to było rzeczywiście coś, co spadło na Grecję jak grom z jasnego nieba, na Greków. Na Greków tak, dlatego że oni przez długi czas byli trzymani w niepewności. Kolejne rządy umacniały ich w przekonaniu, bardzo złudnym, że jest dobrze. Że nasze zadłużenie zagraniczne wcale nie jest dużo wyższe niż innych państw. Pomoc z Unii Europejskiej finansowa nadal do nas dopływa. Jest okej. Grecy przez ostatnie 30 lat od upadku hunty żyli bardzo dobrze i na coraz wyższym poziomie. To społeczeństwo bardzo się bogaciło. I nagle krach. A co to jest pornografia kryzysu? Pornografia kryzysu to jest to, z czym mamy do czynienia a propos greckiego kryzysu w światowych mediach, niestety też polskich. Pojawiały się takie komentarze, że Grecja sobie na to zasłużyła, że Grecy są leniwi, są oszustami, nie płacą podatków. Że bardzo dobrze im się żyło, o czym mówiłeś Że bardzo wcześniej. Dobrze im się żyło i teraz, kiedy trzeba zacisnąć pasa, tak jak my zaciskamy w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i wszędzie indziej, to oni nagle zaczynają się buntować, wychodzić na ulicę i w ogóle nie wiadomo, o co im chodzi. I ten obraz greckiego kryzysu w światowych mediach, podkreślam to również w polskich, był zupełnie wynaturzony i absolutnie daleki od prawdy i cechował się jakąś taką pogardą dla Grecji, dla Greków. Grecja stała się kozłem ofiarnym w tym kryzysie. I takie były też relacje medialne. Kiedy mówiło się o Grecji, to tylko przy okazji strajków i demonstracji, których ostatnie 10-15 minut zamieniało się w jakieś burdy z policją, w jakieś zamieszki. Cały protest trwający od rana i skupiający powiedzmy 100 tysięcy ludzi. Byłem świadkiem takich protestów i demonstracji w Atenach. Zamieniał się w taką krótką relację, kilkuminutową, pod koniec dnia, kiedy faktycznie jakieś tam siły się ścierały. I Grecja pokazywana była jako w zasadzie kraj, w którym trwa jakaś wojna, jakieś powstanie, gdzie płoną budynki, gdzie ludzie znów być może zaangażowali się w jakąś wojnę domową. Grecy przeciwko Grekom. Powiedz, o czym światowe media milczą, jeśli chodzi o Grecję. Na przykład milczą o tym, że Grecy się świetnie organizują w tym kryzysie. On trwa już czwarty rok, tak na poważnie, bo wcześniej była recesja, teraz jest po prostu koszmarny kryzys. I Grecy nauczyli się radzić sobie w tym kryzysie na różne sposoby. Najpierw to były takie eskapistyczne sposoby radzenia sobie. A później nauczyli się może już trochę, że ten kryzys tak szybko nie minie i że musimy wymyślić jakąś taktykę przetrwania go. I na przykład w Atenach teraz obserwowałem, kiedy byłem w maju, takie w zasadzie pospolite ruszenie. To jest bardzo pozytywny przejaw takiej obywatelskości wśród Greków, bo Grecy się po prostu organizują i wszędzie tam, gdzie nie działa greckie państwo, a nie działa, bo jest niewydolne w warunkach kryzysu, to oni sami zaczynają działać. Powstało mnóstwo takich lokalnych inicjatyw, lokalnych, a czasami ogólnogreckich, na różnych polach. Kultury, edukacji, praw człowieka,
których twórcy i członkowie starają się pomagać sobie nawzajem, ale też Grecji jako Grekom jako społeczeństwu. Jest taka organizacja, nazywa się Omicron Project, którzy walczą o to, żeby walczą z pornografią kryzysu. I oni ostatnio stworzyli taki... Znaczy jakby odkłamują ten wizerunek Grecji, który rządzi w światowych mediach. Tak jest, dokładnie. Robią to oczywiście w sposób może nie do końca udolny, bo to jest taka organizacja działająca tylko w internecie, zrzeszająca ludzi, którzy nie pobierają za to żadnych pieniędzy, robią to wolontarystycznie, w wolnym czasie, więc może zasięg tej akcji nie jest jakiś potężny, ale myślę, że kilka osób na pewno przemyślało sobie to, co dzięki nim zobaczyło i może ich obraz Grecji się zmienił. I oni ostatnio stworzyli taki bardzo ciekawy projekt. Zbadali wszystkie te takie lokalne i nielokalne inicjatywy obywatelskie na terenie Grecji, z tych różnych dziedzin, o których wspominałem, i wyszło im, że takich inicjatyw jest kilkaset, około 400 oni naliczyli. Wszystkie je sprawdzili, one wszystkie działają i umieścili je na swojej stronie internetowej w takiej szklance od frappe, bo Grecja kojarzy się wielu ludziom z piciem kawy, nic nie robieniem przez cały dzień i piciem frappe. I oni w tej szklance do frappe zamieścili nazwy tych kilkuset organizacji. Można na nie kliknąć, sprawdzić, czym taka organizacja się zajmuje, komu pomaga. Myślę, że wszystkie te organizacje są dowodem tego, że taka energia, która była w Grekach, a była taką energią złości, takiej niezgody na ten kryzys, energią takiego niezrozumienia sytuacji, w której nagle się znaleźliśmy, po tych kilku latach przemieniła się w energię taką pozytywną, taką, która pozwala ludziom radzić sobie jakoś. Dionis, a jeszcze wracając do mediów, bo mówimy o mediach polskich, światowych, a powiedz, jak greckie media relacjonowały kryzys? Tutaj też mamy do czynienia z sporym problemem, dlatego że greckie media działają źle, jeśli nie bardzo źle. Zarówno publiczne, jak i prywatne. O publicznych to już w tej chwili jest osobna historia, bo wiemy, że miesiąc temu premier Antonis Samaras po prostu zamknął greckiego publicznego nadawcę ERT, czyli radio i telewizję łącznie, tak, prawda? Tak. Zostały w tej chwili tylko media prywatne w Grecji. Te media są upolitycznione, często skorumpowane, dlatego że ich właścicielami jest kilku biznesmenów, oligarchów, którzy rządzą greckim przemysłem budowlanym, stoczniowym. To są potężni bogacze, którzy mają w kieszeni często polityków, ministrów, posłów, premierów, przynajmniej tak bywało w historii, i mogą decydować o tym, co jest pokazywane w mediach, a co nie jest. Mają swoje stacje radiowe, telewizyjne, gazety, dzienniki, tygodniki. I nie chciałbym tutaj oczywiście snuć jakiejś teorii spiskowej, bo nie jest tak, że wszystkie te media działają źle, ale wybiórczość, myślę, jest taką cechą niestety dominującą w greckich mediach, i wszystkie rankingi organizacji pozarządowych, takich europejskich, światowych, pokazują, że wolność słowa w Grecji przez to upolitycznienie mediów jest zagrożona. I w rankingu wolności mediów greckie media zajmują chyba ostatnie miejsce w Europie w tej chwili. Więc ten kryzys też, myślę, był wykoślawiony. Obraz kryzysu był wykoślawiony w greckich mediach. Ale w którą stronę? Myślę, że Grecy z jednej strony nie chcieli pokazywać tego, co tak naprawdę się działo i tego, jak ten kryzys jest odczuwany przez najbiedniejszych Greków na przykład. Z drugiej strony może wyolbrzymiały to, co się tam dzieje, dlatego że kiedy pojedziemy do Grecji teraz, kiedy jeżdżą tam zagraniczni dziennikarze, dziwi ich to, że ludzie siedzą w kawiarniach, piją kawę, wychodzą na kolację, spodziewają się, że zobaczą społeczeństwo w stanie rozkładu, gospodarkę w stanie rozkładu. Jak to jest? Społeczeństwo greckie ma zaufanie do mediów publicznych? Jaką rolę media publiczne odgrywają w Grecji? Ja myślę, że spokojnie można porównać greckie media publiczne do Polski, bo mają podobne problemy, albo miały jeszcze do niedawna. Taki na przykład, że musiały rywalizować z mediami prywatnymi o reklamodawców, zatem o pieniądze i o przetrwanie.
ale też są upolitycznione, tak jak do pewnego stopnia upolitycznione są polskie radio i polska telewizja. Ale właśnie publiczne media są takim depozytariuszem greckiej pamięci, historii, tradycji. Przy tym nadawcy publicznych mediów greckich, ERT, działała jedyna orkiestra symfoniczna w Grecji, której pracownicy, muzycy zostali zwolnieni razem z tymi wszystkimi dziennikarzami i pracownikami ERT miesiąc temu. Oni wrócili do pracy? Nie, nie wrócili. I nie wrócą, nie wiadomo ilu z nich wróci, kiedy, na jakich warunkach. Na razie oni protestują, okupują siedzibę greckiej telewizji w Atenach i dalej nadają programy w internecie za pośrednictwem czy za pomocą Europejskiej Unii Nadawców. Ale to jest tylko przekaz internetowy. Rząd kontroluje to, co się pokazuje w greckich odbiornikach telewizorów. W tej chwili jest to taka fantomowa telewizja, nadająca jedynie jakieś archiwalne programy. Prawdopodobnie też nielegalnie, dlatego że nie wiadomo, czy ma pozwolenie na to, żeby nadawać i żeby korzystać z zasobów archiwalnych ERT. Natomiast nie ma informacji na żywo, nie ma żadnych programów na żywo, nie wiadomo, kto tam pracuje, czy to są ci dziennikarze zwolnieni z ERT, czy może jacyś nowi. Na rozwiązanie tej sytuacji musimy zaczekać do jesieni, bo wtedy ma ruszyć ten nowy nadawca, już odchudzony, pozbawiony wszelkich problemów, nieupolityczniony i tak dalej. Tak przynajmniej obiecuje grecki rząd. A tak z ciekawości jeszcze powiedz, jak w Grecji rozwiązana jest kwestia finansowania? One są finansowane z abonamentu. I to jest, myślę, bardzo dobry przykład dla Polski, dlatego że tam Grecy, którzy uchodzą za tych oszustów podatkowych, wszyscy płacą abonament. On jest po prostu doliczany do rachunków za prąd. To jest nieco ponad 4, było do tej pory, nieco ponad 4 euro miesięcznie i płacą absolutnie wszyscy. I w dużej części... No bo gdyby nie płacili, to pewnie wyłączyliby im prąd. Tak, tak, dokładnie. W dużej części radio i telewizja są samowystarczalne, bo mają pieniądze właśnie z abonamentu. Dionis, wszyscy zadają ci pytanie, ile jest w tobie z Greka, a ile w tobie jest z Polaka. Ja tak sobie pomyślałam, że to chyba bez sensu, bo nikt sobie takich wyliczeń nie robi. No, już kilka razy musiałem procentami rzucać 50 na 50, 70 do 30. Nie wiem, ta książka jest o tym, myślę. Kiedyś Grecja była bardzo odległym dla mnie krajem geograficznie, kulturowo, rodzinnie. Bardzo mało wiedziałem o Grecji. Moi rodzice rozwiedli się, gdy byłem mały. Mój ojciec Grek został w Grecji. My z mamą Polką wróciliśmy do Polski. I wtedy te kontakty z Grecją zaniknęły w zasadzie na wiele lat. I ona była jakimś tam takim majakiem przeszłości. Dionis, powiedz w takim razie, skąd rodzina z Turisów znalazła się w Polsce? W jaki sposób? To trzeba sięgnąć pamięcią do bardzo odległej historii. Koniec II wojny światowej w Grecji i początek wojny domowej. Z jednej strony monarchiści, którzy wspierali rodzinę królewską i Zachód generalnie, bo Zachód im bardzo pomagał, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Z drugiej strony komuniści, którzy w czasie II wojny światowej bardzo się zasłużyli dla Grecji, dlatego że oni jako jedyni stworzyli taki faktyczny ruch oporu przeciwko hitlerowcom, przeciwko Włochom, przeciwko Bułgarom. Kiedy skończyła się wojna i przyszło do podziału władzy, te dwie strony nie umiały się pogodzić. Wybuchła wojna domowa. Moja rodzina była po stronie komunistów, po stronie partyzantów. Dwaj bracia mojej babci byli partyzantami i walczyli w górach. Ta dramatyczna historia była też udziałem mojej rodziny, rodzeństwa mojego ojca, mojej ciotki i mojego wujka, którzy jako małe dzieci, kilkuletnie w zasadzie, przyjechali do Polski. Komuniści chcieli pomóc swoim zwolennikom, zapewniając ich dzieciom edukację, bezpieczną przyszłość, wyżywienie, bo nawet o to było ciężko w Grecji, która powstawała z gruzów po II wojnie światowej i zniszczona także w czasie wojny domowej. No i tak do Polski trafiło najpierw z górą 2000 małych dzieci, a kilka lat później rozpoczęła się akcja łączenia rodzin.
I moja babcia z moim dziadkiem, z moim ojcem, z dwiema moimi małymi ciotkami znaleźli się z Czechosłowacji w Polsce w ramach akcji łączenia rodzin, przy której asystował Polski Czerwony Krzyż. I mnóstwo Greków znalazło się wtedy albo na Dolnym Śląsku, tak jak moja rodzina, w Chojnowie, niedaleko Legnicy, w Wałbrzychu, w Złotoryi, w Bolesławcu, we Wrocławiu, w Legnicy, albo w Szczecinie, pod Szczecinem, w Policach, gdzie był taki państwowy ośrodek wychowawczy dla tych dzieci właśnie. Część dzieci nie miała rodziców, którzy przyjechaliby z innych krajów komunistycznych, żeby się nimi zająć, i oni tam zostali, pozakładali rodziny. I tak w Grecji, i tak z Grecji do Polski przyjechało w sumie kilkanaście tysięcy osób, około 14 tysięcy Greków, którzy na Dolnym Śląsku mieli taką swoją małą ojczyznę, wydawali gazetę, organizowali się w różne stowarzyszenia, mieli takie świetlice kulturalne, starali się podtrzymać greckie tradycje i żyli tak w Polsce do lat 70. Ciągle taką nadzieją powrotu do Grecji, która nie mogła się ziścić aż do upadku hunty, która w Grecji zainstalowała się pod koniec lat 60. i upadła ostatecznie w 1974 roku. Wtedy dopiero Grecy mogli wrócić do Grecji. W zasadzie wszyscy wrócili albo... Wracali radośnie? Niektórzy tak. Myślę, że mężczyźni, którzy tak ten etos greckości w sobie pielęgnowali przez te wszystkie lata, tak jak moi wujkowie na przykład, to oni wracali z wielką chęcią, z wielką radością, bo też zostawiali tam swoje rodziny w Grecji, nie widzieli ich przez kilka dekad. Natomiast myślę, że kobiety tak bardziej pragmatycznie na to patrzyły, tak jak moja ciotka Kula, która absolutnie nie chciała wracać do Grecji. I Chojnów, to małe miasteczko na Dolnym Śląsku, to było jej życie. Ona miała tam pracę, miała przyjaciół wśród Polaków, jej dzieci chodziły do polskiej szkoły, miały polskich kolegów i koleżanki i absolutnie nie chciała wracać, ale kiedy grecki mąż mówi wracamy, wracamy. Historia greckich emigrantów, którzy uciekali do Polski w latach 50. i historia tych emigrantów, którzy znaleźli się w Grecji teraz, w ostatnich latach. Emigranci z Azji, emigranci z Afryki. Kolejna paralela w twojej książce i zupełnie dwie różne historie. Z pozoru różne, bo myślę właśnie, że jest coś, co ich łączy. I tak chciałem trochę napisać tę książkę o podróżach, a w zasadzie o migracjach. Bo podróż to jest coś, co nam się kojarzy pozytywnie, co sami wybieramy, natomiast migracje często bywają wymuszane, czy to wojną, czy warunkami życia. I tak jak na mojej rodzinie i na tych 14 tysiącach Greków, którzy znaleźli się w Polsce, migracja była wymuszona wojną po prostu i obawą o własne życie, czy chęcią zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie, tak teraz mnóstwo imigrantów jest zmuszonych uciekać ze swoich krajów, czy to też ze względu na wojnę, czy po prostu bardzo kiepską sytuację gospodarczą. I oni głównie trafiają w tej chwili do Grecji, dlatego że tam jest ta wschodnia granica, wschodnio-południowa granica Unii Europejskiej. Bardzo łatwo jest się tam dostać, dlatego że Turcy swojej granicy nie strzegą, albo robią to wybiórczo. Unia Europejska umywa od nich ręce. I Grecja, która pogrążona jest w tak potężnym kryzysie własnym, gospodarczym, społecznym i politycznym, musi sobie jeszcze radzić z... No nie wiadomo, jakie tutaj są faktyczne liczby, ale szacunki mówią, że imigrantów jest około 1,5 miliona w tej chwili. Oni nie mają pracy, nie mogą opuścić Grecji, chociaż chcieliby. Chcieliby pojechać do Włoch, do Szwecji, do Francji, tam gdzie mają rodziny najczęściej. I Grecja staje się dla nich takim trochę więzieniem. Oni wyobrażają sobie, że przyjeżdżają do Unii Europejskiej, która jest jakimś rajem, gdzie szanuje się prawa człowieka, szanuje się demokrację, gdzie jest solidarność. Tymczasem przyjeżdżają do Grecji, która jest w Unii Europejskiej od 20 kilku lat, i nie, okazuje się, że są zostawieni sami sobie, nie mają pracy, nie mają pozwolenia na pracę, jest Złoty Świt, partia otwarcie faszystowska, nazistowska, która najchętniej wszystkich by ich wyrzuciła z powrotem z Grecji. Dennis, twoja wędrówka po Grecji w pewnym sensie trwa. Wiem, że chciałbyś napisać książkę także o Grekach w Polsce i rozumiem, że punktem wyjścia do tej książki byłaby historia twojej rodziny. Tak, to tak. W tej książce jest kilka rozdziałów o mojej ciotce Kuli, o wujku Apostole, o ich dzieciach.
którzy myślę reprezentują taką właśnie nieopowiedzianą historię. W tej chwili cała ta historia Greków, którzy znaleźli się w Polsce w wyniku wojny domowej, mieszkali w Polsce przez kilkadziesiąt lat, a później wrócili, nie funkcjonuje. Ja nie czekam w takim razie na kolejną książkę i się przygotowywałam do tego. Kalitichi. Dziękuję bardzo. Kalitichi kiesesena. Zawstydziłeś mnie. Dzięki. Dziękuję pięknie.